Dzień dobry, z tej strony Antoni i witam Was bardzo serdecznie w drugiej części z podróży do Chicago, USA na Ryka kanale. I dziś jesteśmy w USA na trasie, na autostradzie 94. Idziemy do Chicago i do Chicago mamy 190 km. Tak, i jest 7 godzina. Wiecie, 6:50. Tak szybko jedziemy, ja się tego nie spodziewałem. Mamy tutaj śniadanie. Za chwilę je zjemy. Tu wiecie, jest melon. Jest takie inne rzeczy, sami widzicie. No, mamy też wodę. I uwaga, patrzcie jak jest jasno. Jasno jest, bo jest, jest bardzo jasno. Widać mnie tak? Tak. No. Jest tak jasno, że szok. A wyjechaliśmy i było bardzo ciemno. A więc widzimy się za chwilę. Niedługo się zatrzymamy. Jak będziemy widzieć, że są jakieś restauracje, to się zatrzymamy, ale nie, żeby zjeść, bo mamy jedzenie, tylko po prostu na potrzeby. Wiecie jakie? No, toaleta. Będziemy musieli się niedługo załatwić. No co? Także czekamy. Mam tu śniadanie i będę je jać. No, a jak coś będzie ciekawego, to powiem Wam i włączymy kamerę. Jak coś innego, to zobaczymy na jakieś ile kilometrów do Chicago. No, a więc ja będę jadła i widzimy się za chwilę. Patrz jak jest jasno. Słońce już wychodzi. Ja zjadłem śniadanie. No i teraz zatrzymamy się w jakiejś restauracji. Nie, malutkiego coś kupimy, wiecie. I jeszcze jedna rzecz chciałam Wam powiedzieć. Zostało nam 160 km do Chicago. 165 km do Chicago. No, a więc bardzo blisko. A jest dopiero 7:10. No, to jedziemy tak szybko, że się tego nie spodziewałam. O, to tam. Tutaj McDonald's będzie. No, a więc widzimy się w restauracji. Patrzcie, skręciliśmy w uliczkę. Jest McDonald's. Widzicie? To teraz weźmiemy sobie jakieś śniadanko, bo nie jest. Jest 7:10. No. Nie wiem, czy długa to będzie ta podróż, ale nie wiem, czy sobie wydaje na śniadanko. No, tutaj McDonald's. No i idziemy do McDonalda. Tu jest jeszcze tak. McDonald's. O, no to widzimy się w środku. Erik zapomniał założyć butów, a więc 3, 2, 1. Voilà, mam buty. Ja sobie magię. Nauczyłem go tej sztuczki. Idziemy na śniadanie do McDonalda. Na jedzenie! Tak, wróciliśmy z śniadania z McDonalda. I powiedz, co mieliśmy. I zjedliśmy takie 4 burgery z jajkiem, 3 hash browny, a jak ktoś nie wie, co to hash brown, to jest taki okrągły placek. Ziemniaczany. Tak. I go się tak je. Mieliśmy soczek pomarańczowy. I sprawdziliśmy po drodze, gdzie jesteśmy, bo internet. I naleśniki też mieliśmy. No. Placki. A więc teraz ruszamy dalej w drogę. No. I widzimy się za chwilę. Uwaga, jest godzina 8, 7:58. I uwaga, dopiero wyjechaliśmy. Wszystko jest dobrze, bo wiecie, jechaliśmy z autostrady do McDonalda i teraz, ale już założyliśmy znak, że możemy dalej wjechać na autostradę. I teraz właśnie skręcamy w autostradę, i jedziemy dalej do Chicago. Uwaga, trzecia część, znaczy jak już będziemy w Chicago, to będzie z naszym kolegą, bo jedziemy do kolegi do Chicago. I trzecia część będzie z kolegą, ale nie powiem Wam, co tam będziemy robić. Ale patrzcie, tutaj dziś u nas
jest sobota. Sobota, 8 godzina rano. 8 rano, sobota. A wy ten filmik zobaczycie we wtorek. Znaczy już go oglądacie, ale we wtorek, wtorek. Rozumiecie? Bo my jak to skończymy, to w poniedziałek już będziemy na miejscu w Windsor i tam to wtedy wrzucimy. I we wtorek albo w poniedziałek będziecie już mieć to na YouTubie. No i teraz oglądacie, tak, tak. Uwaga, jedziemy teraz cały czas autostradą, to prosto ona nas ściągnie do Chicago. No, a więc widzimy się za chwilę. Tu. Właśnie stałem, leżałem sobie. I co? 40 minut. Jest 6.40. Wow. No. Szybko mija czas, ale bardzo długie robimy pauzy. Jest już normalna godzina. Co, Antoni, fajnie się spało? Tak. No. Mam nadzieję. Też zaczynamy, ale nie teraz. Nie. Znaczy co, widzimy się za chwilę. Nasz filmik dobiegł końca. Jeśli taki filmik wam się podobał, na przykład z takich wycieczek, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. A co? Nie dobiegł do końca, tylko będzie trzecia seria później, czwarta, właśnie, piąta. Ale ten film teraz dobiegł do końca. Dziękuję za oglądanie. Do widzenia.